Planujesz, tak jak powiedziałaś, ślub, wesele. Czy to będzie ślub kościelny? Tak, to będzie ślub kościelny, natomiast będzie w plenerze. Czyli ksiądz będzie w plenerze, tak? Udzielał ci ślubu. To jest możliwe, tak? Do gadania? Tak, to jest do dogadania i właśnie jesteśmy w trakcie rozmowy. Bardzo dużo jest tego do zorganizowania tak naprawdę. Aż widzisz, aż oddycham, bo tego jest naprawdę strasznie, strasznie dużo. Mam nadzieję, że nasi goście będą zadowoleni i że wesele spełni również nasze oczekiwania. A to będzie plener w stylu plaża na Malediwach, czy plener gdzieś tutaj w Polsce? My chcemy Polskę tutaj u swoich i chcemy całą naszą rodzinę zaprosić i naszych znajomych. To ma być właśnie taki fajny czas, gdzie wszyscy się zobaczą, nawet jak nie mogą się na co dzień zobaczyć i po prostu się razem pobawić. Wiesz, dużo jest ludzi w rozjazdach, przez COVID też dużo osób się nie widziało przez długi, długi czas. Mam nadzieję, że ten czas, kiedy my będziemy brać ślub, to oczywiście to jest nasza uroczystość, ale również, że wszyscy goście będą się dobrze bawić razem. I jakie masz oczekiwania? Jakie będzie menu? Jaka będzie muzyka? Pewnie tutaj wszystko jest już w miarę ustalone. No właśnie, nie wiemy kompletnie, jakie jedzenie. Na pewno będzie schabowy i na pewno będzie rosół, wiadomo. To klasyk, jest klasyk, jedzenie. Tak. I co do muzyki, to jeszcze nie mamy ustalonego, ale bardzo bym chciała, żeby był również jakiś taki koncert na żywo któregoś ze znajomych z biznesu, wiadomo, tak jak na moich urodzinach na przykład przyjechał i wokalista i zaśpiewał i to było przecudowne, dlatego że jakby wszystkich zmobilizował do tej takiej zabawy i świetnie się wszyscy bawili. A kogo byś chciała z takim wykonem właśnie na twoim weselu? Wiesz co, ktoś się chce i lubi bawić. Sporo przyjaciół z branży. No jeszcze nie wiem, nie myślałam o tym, wiesz? Jeszcze nie podpytywałaś? No jeszcze nie podpytywałam. Jezu, tego jest za dużo, wiecie, jest program i przeprowadzka i ślub i dużo było, no. Więc teraz dopiero się będę za to brać, ale będziesz wiedział. Dobrze, a co planujecie na walentynki z Rogerem, bo wy macie takie spektakularne pomysły. No wiesz, na razie jestem uziemiona w Polsce do bodajże kwietnia ze względu na pracę, więc podróży nie, natomiast będziemy na pewno się świetnie bawić w Polsce, bo w Polsce też jest mnóstwo cudownych miejsc. A może nawet zostaniemy w Warszawie. Nie mam pojęcia, jak wstawiłam zdjęcie z pytaniem, czy macie plany już na walentynki, to Roger skomentował, że on coś wymyśli. Jest jakiś sekretny plan, tak, Rogera? Chyba tak. On lubi zaskakiwać. Może dać ci kolejnego pieska, no bo widziałem, że to też była niespodzianka. Tak, wiesz co, to w ogóle była taka historia, że on do mnie mówi, od dwóch dni do mnie mówi, słuchaj, ja tego i tego dnia będę miał bardzo dużo spotkań w pracy i ja muszę wyjść o 6:30, będę późno. No okej, okay, nie, no praca to praca. Więc wyszedł 6:30 rano, ja akurat cały dzień układałam wszystko, bo wiadomo, przeprowadzka, ogarniałam w domu, potem wzięłam drzemkę szybką i wracałam do ogarniania znowu domu. No i nim się nie obejrzałam, to była już godzina 18:00 i on napisał mi, że wraca, ja zrobiłam herbatkę i nagle patrzę, a ten stoi z Simbą przede mną, wiesz, przez okno zobaczyłam, ja byłam w szoku, ja totalnie się tego nie spodziewałam, w ogóle zero. Jakby planowaliśmy mieć psa, ale nie wiedziałam, że on to jakby już zrobił, nie? Jakby to było ogromne zaskoczenie. Zresztą nawet się popłakałam, więc niesamowite. Życzę takiego doświadczenia, takiego uczucia każdemu, bo to jest piękne, no.